Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry na kanale UFO i drodzy Państwo, przyszedł ten moment ważny. Musimy porozmawiać o UFO. Tak zaskakująco nieco, ponieważ szukamy kosmitów od pewnego czasu. Ostatnie odcinki skupiły się na zastanawianiu się na relacjach Takich rozmytych, bardzo otulonych mgłą, archetypicznej, takiej folklorystycznej oprawy, spotkań ludzi z jakimiś nieziemskimi istotami. A dzisiaj chciałbym bardzo tak zaprosić Państwa do skupienia się praktycznie na terminologii, ponieważ chciałbym zacząć od ociupinki semantyki, czyli zastanowienia się nad znaczeniami, które przykładamy do określeń. No bo jadąc dzisiaj tutaj do państwa, czyli do studia, ale czuję się tak jakbym gościł u państwa. Jest mi u państwa bardzo, bardzo dobrze. W pociągu, to mój ulubiony rodzaj transportu, widziałem UFO przez okno, jadąc właśnie przez naszą piękną Polskę, miały drzewa, budynki i w pewnej odległości, paru kilometrów, tak podejrzewam, widziałem jakiś obiekt, który obniżając lot takim łagodnym łukiem sobie zakręcał, mocno lśniąc. Z mojej perspektywy wyglądało, jakby był złożony z dwóch modułów, świecąc się, bijąc takimi dwoma światłami złączonymi ze sobą, sobie bardzo powoli tam na niebie operując. No i oczywiście, czy, czy pomyślałem, że to jest coś dziwnego? No, rzecz jasna nie. Nie wiem dokładnie, jaki to był rodzaj pojazdu, ale sposób, w jaki się poruszał, z odległości, z jakiej go obserwowałem i tak podejrzewam mniej więcej, jaka ta mogła być odległość, no to moje skojarzenie, które podejrzewam, że jest słuszne w 99% albo 95%, no to był to prawdopodobnie jakiś mały, być może prywatny samolot. Tak sądzę, chociaż jeżeli odległość była większa, mógł to być większy samolot. Ale zastanawiałem się nad tym, że to, co zaobserwowałem, bo ja tego nie umiem zidentyfikować, było po prostu za daleko. Nie miałem lornetki, ani nie, nie, nie mam innych świadków, więc nie mogę ich zapytać, co widzieli, co sądzą, jakby w obliczu ich na, może większych doświadczeń z obserwacjami dalekimi samolotów. Wielu ludzi się tym hobbystycznie zajmuje albo zawodowo. Może oni byliby w stanie to ocenić jakoś dokładniej. Z mojej strony to było UFO. Widziałem UFO, które jestem w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować, ale jednak nie do końca. Więc dla mnie to jest niezidentyfikowany obiekt latający. Ale czy to było UAP, który teraz jest terminem anglojęzycznym na właśnie te, te poszukiwane, tajemnicze zjawiska na niebie? Ponieważ w tłumaczeniu na polski jest to. Niezidentyfikowane zjawisko anomalne, więc nie jest to obiekt, może być obiektem, tak jak UFO, sama nazwa sugeruje, że to jest coś konkretnego, to jest coś jakiś obiekt stały, tak? z materii, obiekt. A zjawisko to może być coś um, elektrycznego, to może być um, coś atmosferycznego, z, związanego z chmurami, z ciśnieniem. Z całą masą zjawisk, której nie znam, bo nie mam też meteorologicznego zaplecza. Ale sama nazwa wskazuje, że jest on anomalny i niezidentyfikowany, tak, ale również wykazujący cechy, które nie pozwalają do przyporządkowania: takiego no od razu, widzę, co to jest, wszystko, co wszystkie. Parametry tego, co obserwowałem, pozwalają mi to zaklasyfikować. I tutaj to jest taki punkt wyjścia do pewnego takiego powrotu do korzeni, tego czym ufologia, czym badania właśnie takich obserwacji, zjawisk na niebie w pewnym sensie zajmować się powinny, ponieważ Termin UFO został zachwaszczony, został w pewnym sensie opleciony takimi łańcuchami, które wystają ze spotka z kopułką przeszkloną, pod którą tą kopułką dwóch pilotów, dwóch ufanautów, najlepiej zielonych, operuje jakimiś dźwigniami, wajchami, i oni lecą z Marsa na Ziemię albo z Zeta na Ziemię. Jednym słowem, ten termin, który jest bardzo ogólny. I określa coś tajemniczego na niebie, został po prostu przypisany do statku pojazdu kosmicznego poza Ziemian, kosmitów. Ułap, który jest szerszym terminem. Do zbioru określonym tym tym mianem, może się zapisać bardzo dużo różnych zjawisk i obiektów, niektóre mogą mieć. Stały charakter, inne mogą być błędami obserwacji, inne mogą być jeszcze jakimiś krótkotrwałymi zjawiskami, które powodują, że odbiór niedoskonałych narzędzi, takich jak na przykład wzrok ludzki, albo też i nie do, do nastawionych w sposób nieskalibrowanych urządzeń, również może te, te urządzenia wybijać z rytmu, pokazywać im coś, co one nie są w stanie zinterpretować, na przykład radar, albo coś w tym stylu, czasami namiary radarowe. Okazuje się, że coś, co wygląda jak obiekt potężny, duży, jest czymś innym. Teraz prawdopodobnie mniej się to zdarza, ale istnieją oczywiście błędne, błędne interpretacje. Ale generalnie ten, ten termin nie powinien jeszcze być bezpośrednio spleciony z UFO, ergo przez to z tym, z tym spotkiem. I dzisiaj chciałem zaprosić Państwa do zastanowienia się nad przypadkiem, który jest taką uapologią stosowaną. To znaczy, na niebie pojawia się coś dziwnego. Po prostu. I ta historia jest o tyle ciekawa, że nie pochodzi z kręgów ufologicznych, bo teraz w Stanach Zjednoczonych pojawia się mocno, jest lansowana taka narracja, że np. Na zainteresowanie rządu, zainteresowanie oficjalnych jednostek rządowych, agencji. Jest napędzane przez grupkę pasjonatów, fascynatów tego zjawiska, których tutaj wielokrotnie Państwu prezentowałem i których określam takim czułym, czułym mianem ufoszajki. Oni są albo publicystami, albo naukowcami, albo osobami związanymi z rządem, którzy po prostu mają przekonanie, że na Ziemi funkcjonuje jakaś nieludzka inteligencja i w pewnym sensie tak dociskają, dziubią. Różne podmioty, żeby coś z tym robiły, żeby jakby nie odpuszczały a priori takiej opcji, że jest coś dziwnego, tylko żeby wzięły to również pod uwagę. No ale krytycy oczywiście ich przedstawiają jako takich Indiana Jones z lasem, że oni właśnie tym wirują tym lasem nad głową i chcą tego kosmite złapać, albo przynajmniej statek kosmiczny. Ale tym razem chciałbym opowiedzieć Państwu o przypadku, który wyniknął. Z tego, czym UAP powinno być, przynajmniej kiedy y, lansowano ten nowy skrótowiec UAP, tym chciano, żeby on był. To jest pierwsza strona artykułu, który pojawił się w portalu Warzone. On nie zajmuje się UAP, ani tym bardziej UFO, ani jeszcze bardziej latającymi spotkami. On się zajmuje ciekawostkami i ważnymi informacjami dotyczącymi po prostu sfery lotniczej pod względem technologii i wydarzeń. I właśnie w tym portalu pojawiła się taka oto informacja, że tajemnicze drony roją się nad bazą wojskową w Anglii FAB, czyli Air Force Base, baza lotnictwa for weeks, czyli od tygodni. I tutaj mamy autorów tego artykułu, to jest Joseph Trewiczk Tre i Taylor Rogaway. I ten artykuł pojawił się w 15 marca, właśnie na tym portalu Warzon. Jeżeli źle przeczytałem te nazwiska, to bardzo przepraszam. Faktycznie jeszcze w wersji angielskiej prawdopodobnie jakieś słowiańsko brzmiące nazwisko jest trudne do przeczytania. Przepraszam za wszystkie błędy w ogóle, przepraszam, a popełniam ich dosyć dużo. Zastanawiam się, kiedy nie popełnię całego błędnego odcinka i nie będę musiał tutaj na Państwa oczach zjeść kapelusza, ale obiecuję, że jeżeli popełnię błędny odcinek, to ten kapelusz na wizji Ale wracając do Warzone, chodzi o to, że właśnie oni nie napisali o tym, że pojawiło się ułap, czyli tajemnicze zjawiska na niebie. Oni opisali pojawienie się tajemniczych dronów i tutaj od razu też informacja, która jest pod tytułem, że w celem obserwacji tych nieznanych dronów, tych, tego roju dronów, czyli dużej ich liczby w powietrzu, został wysłany pewien bardzo konkretny samolot rozpoznawczy, którym jest WB57 który należy do takiej lotniczej flotyli, przepraszam za niedokładne określenie, NASA, czyli Agencji Kosmicznej. To jest samolot, który jest zaprojektowany do lotów wysokościowych i on, na przykład, służy do obserwacji startów pojazdów kosmicznych, ponieważ te, te starty muszą być obserwowane bardzo pieczołowicie, gdyż Szuka się wszystkiego, co idzie dobrze, ale jeszcze dokładniej, szuka się tego, co idzie źle. I do pewnej wysokości kamery, które operują z ziemi w wysokiej rozdzielczości, do tego celu wystarczają, ale jak taki pojazd znajduje się na wysokości kilku kilometrów, to w pewnym sensie przejmuje go właśnie WB-57, on tam podlatuje i z pewnej odległości przez Parę dziesiąt sekund podejrzewam, no, albo parę minut maksymalnie, bo to tak szybko się wznosi. Obserwuję, co się dzieje z pojazdem kosmicznym, czy nie następuje jakiś problem. Tutaj mamy nos, w cudzysłowie, takiego samolotu, który jest wyposażony w aparaturę. No i właśnie taki samolot, właśnie taki, czyli ten najbardziej powiedzmy wyczulony, mogący uzyskać maksymalną ilość danych, został wysłany do tej bazy w Anglii żeby sprawdzić, co to za tajemnicze, tajemnicze drony. I tutaj pytania zaczynają się mnożyć. Tutaj jeszcze mam zdjęcie takiego samolotu. To nie jest chyba taka technologia dostępna dla wszystkich. W sensie chodzi mi o to, że jego parametry, jego, jego możliwości chyba nie są zbyt otwarcie ujawniane. On się pojawia w spisie właśnie pojazdów NASA. I tutaj nawet jest też zrzut z jednego z mediów społecznościowych, kogoś, kto obserwował lot tego samolotu podówczas, wtedy kiedy dział się ten nalot na bazę w Anglii i ten ktoś się zachwyca, jakie piękne okręgi właśnie wykonuje ten WB, mimo że wtedy był silny wiatr i niesprzyjające warunki atmosferyczne, to... Jego możliwości są tak precyzyjne, że, że zataczał właśnie takie, takie równe okręgi nad bazą w Anglii. I żeby oddać w pewnym sensie istotność tej sytuacji, no to warto powiedzieć, co to w ogóle za, za baza lotnicza jest. Ponieważ my tutaj, Europejczycy, mający Bliski Wschód za powiedzmy. jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Amerykanie mają rozsiane bazy po całej planecie i one są czymś w rodzaju takich eksterytorialnych wysp, takich przeniesionych w fragmentów Stanów Zjednoczonych w, w, na odległe Ziemię, na wyspy Pacyfiku, czy, czy właśnie w rejon Zatoki Perskiej. No ale same kontynentalne Stany Zjednoczone również są tymi bazami wypełnione i to bardzo często są duże obszary wyłączone spod możliwości operowania wszystkich prywatnych czynników i ta baza w Langley, ona jest o tyle istotna, że jest położona w takim dość yy, strategicznym punkcie, tego naszego globalnego supermocarstwa, jedynego w tym momencie, ponieważ prawdopodobnie, tak podejrzewam, że dla wielu z Państwa, jak słyszycie to hasło Anglii, no to pierwsza myśl to jest siedziba CIA, czyli Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych. Bardzo niedaleko znajduje się morska baza Norfolk, która jest jedną z głównych, jeżeli nie najważniejszą bazą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Niedaleko również znajduje się Waszyngton. Czyli stolica sama Stanów Zjednoczonych i właśnie w bazie Langley um, oczekuje na wszelkiego rodzaju wezwanie um, flota powietrzna myśliwców F-22 Raptor, które są no, nieocenionym narzędziem do zwalczania wszelkiego rodzaju intruzów. Co najlepiej pokazał też incydent z 2023 roku, kiedy chiński balon wdarł się w przestrzeń powietrzną Stanów, to wtedy f 22 W ogóle one też były czynne w trakcie właśnie te, 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 tego nalotu balonowego, w cudzysłowie z lutego 2023. No! Nie w kiej dmuchał miejsce, powiedziałbym. Nie jest to jakaś prywatna posesja, gdzie jest domek i gdzie można pojechać, żeby na przykład wypoczywać na hamaku. Tylko wydaje się, że jest to miejsce kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego. I teraz właśnie Warzone ujawnia, że od tygodni nad bazą roją się swarms jakieś tajemnicze drony. Jak to? Jak to możliwe, że one wlatują czy są wwożone w głąb Stanów Zjednoczonych w pobliże stolicy pod sam nos agencji wywiadowczej i tam są wypuszczane w powietrze po to żeby właśnie roić się nad nad tą bazą i jak to w ogóle wyglądało czy mamy jakieś informacje na temat tego z czym mieliśmy do czynienia jakiego rodzaju Jaki był przebieg właśnie tego rojenia się tych, tych dziwnych dronów? I okazuje się, że tak. Do publicysty Rosa Colharta, który jest bardzo znany w UFO-świecie teraz, między innymi dlatego, że on przeprowadził pierwszy wywiad z sygnalistą Davidem Graszem w zeszłym roku, co prawdopodobnie jak wielu, tak jak ja, trochę ma mu za złe. Mówię oczywiście w cudzysłowie, no bo od tego wywiadu. Już minął ponad rok i nic wielce się z tym, tym sygnalistą nie stało, ale właśnie do tego publicysty, zresztą myślę, że małe są zastrzeżenia co do jego etyki pracy, zgłosił się świadek właśnie tego rojenia się dronów i on opowiedział historię, z którą się właśnie będę chciał z Państwem podzielić. Otóż on opisuje najprawdopodobniej jedną z nocy, kiedy coś takiego miało miejsce. Ponieważ tutaj artykuł z Warzone, For Weeks, czyli tygodniami, on wspomina to, czego był świadkiem 14 grudnia 2023 roku, czyli też przypominam, to jest końcówka roku, który zaczął się od nalotu dronów, balonów, tajemniczych pojazdów, jednostek latających w lutym. Z których pierwszy był chiński balon gigantyczny, zidentyfikowany, a następne trzy nie wiadomo za bardzo, czym były. Najprawdopodobniej dronami, ale to jest kwestia prawdopodobieństwa nie wiem jak wysokiego mogły być również czymś, czymś innym. I właśnie ten pan nazywa się Jonathan Butner, a przynajmniej tak się przedstawił, tak się przedstawił w dwóch podcastach, w których opowiedział swoją historię, którą obejrzałem. Jeden to jest podcast Rosa Koharta, Reality Check, a później gościł u Mata Forda w The Good Trouble Show. Linki do tych podcastów znajdą się w opisie do naszego filmu. On powiedział, że nadział się w pewnym sensie na ten rój przypadkiem, kiedy wyszedł na taras swojego domku, który się znajduje w pobliżu tej, tej bazy Langley. On jest właśnie z tym ruchem lotniczym w okolicach tej bazy bardzo obyty, ponieważ zajmuje się m.in. Obserwacją, obserwacją gwiazd. I on właśnie. Tak, tutaj jest zaznaczona y, lokalizacja Jonathana, y, a baza jest. tutaj. Y, on właśnie wyszedł tego grudniowego wieczora na taras, ponieważ miał informację, że y, tego wieczoru będą y, spadać gwiazdy, w sensie będzie deszcz y, meteorytów. I on się przygotował, żeby to obserwować. No i on y, y, no, dzieli się swoją y, y, no, taką już y, takim obyciem z ruchem. Nad tą bazą. On potrafi, tak twierdzi, że, że przez to, że żyje po prostu na jej pograniczu, w pewnym sensie. No on twierdzi, że to jest 10 mil, ale podejrzewam, że właśnie dla, dla pojazdów lotniczych, wojskowych, to nie jest aż taka duża odległość. Jeżeli Państwo macie jakby lepsze rozeznanie, to bardzo proszę w komentarzach to napisać, że on z tej odległości jest w pewnym sensie obcykany jak wygląda myśliwiec, jak brzmi myśliwiec, jak wygląda helikopter, jak brzmi helikopter, jak jest oświetlony w momencie kiedy przemieszcza się po ciemku, ponieważ no to jest grudzień, więc on się pojawił właśnie na tym tarasie 15 po po 7:00 przygotowany żeby oglądać te meteoryty i właśnie ze zdziwieniem stwierdził, że nad Virginia Beach nad tą bazę Nadlatują jakieś światełka. I najpierw zaobserwował jedno, potem więcej, aż w końcu naraz widział nad bazą, na różnej wysokości, ich od pięciu do siedmiu. I w obu wywiadach on się przyznawał, że ma takie wrażenie, też nie był taki, że jakby czytał z kartki, moim zdaniem, przynajmniej nie zrobił na mnie takiego wrażenia, tylko się zastanawiał. Mówił, że mm, ma wrażenie, że tych obiektów, tych dronów, teraz będę je nazywał UAP, było maksymalnie 40, około 40. I czasami były takie momenty, że widział ich kilka, czasami mniej nad bazą, ponieważ one nadlatywały z nad Virginia Beach. Przez pewien czas zostawały przez parę, paręnaście minut nad bazą, to jest ta czerwona smuga, a potem nad Virginia Beach wracały. Być może pokazuje tę mapę troszkę za wcześnie, ponieważ jest również niebieska strzałka, która już Państwu wskazuje, że był jeszcze inny pojazd. Zdaniem Jonathana Batnera, wtedy właśnie w okolicach tej bazy, ale na razie jeszcze do niego nie będziemy przechodzić. Na razie się właśnie skupimy nad tym, o czym ten świadek opowiada. Przede wszystkim ma filmy i ma zdjęcia z tego incydentu. I tutaj zachęcam, jeżeli ktoś chciałby je obejrzeć i samemu się po prostu nad nimi zastanowić, no to zostały one upublicznione z kolei przez inny portal. Liberation Times i tutaj również właśnie do, do tego artykułu zostanie zamieszczony link w opisie. Tak więc no nie tylko cieszył oczy powiedzmy, tym niecodziennym widokiem, John Butner, ale również nagrywał to swoją komórką, starając się czasami zmieniać ustawienia ręcznie, on się do tego przyznaje, więc. Te filmy są po prostu takiej jakości, jakiej są. Tutaj też jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z Państwa na przykład y, będzie mógł y, bardziej profesjonalnie wypowiedzieć się na temat tego, czy właśnie powiedzmy taki rodzaj tych plamek światła na ciemnym niebie, to wygląda prawdopodobnie właśnie z odległości 10 mil, powiedzmy, dla Państwa. Czy tak by wyglądały pojazdy, które powinny być w powietrzu z takiej odległości. Tutaj bardzo czekam na, na, na Państwa współpracę. Bardzo się na nią cieszę, ale teraz jego stwierdzenia, jego wrażenia z tej obserwacji. Otóż no, trwało to około dwóch godzin, od 7.15 do 9, kiedy zszedł po prostu z tego tarasu, kiedy liczba tych, tych tajemniczych łapów zaczęła maleć. Jego zdaniem nie były to żadne konwencjonalne obiekty powietrzne, żadne maszyny amerykańskie, albo prywatne, albo być może y, obcych adwersarzy, ponieważ ich światła, one świeciły, nie wykazywały żadnych cech typowych dla oświetlenia pojazdów latających, żadnego zabezpieczenia, żeby było widać, że to jest normalny uczestnik ruchu powietrznego. One pulsowały światłem, to widać też na tych filmach, ale to nie jest takie pulsowanie to nie jest w pewnym sensie taka intensywność, taka częstotliwość, która byłaby wynikiem regulacji powietrznych w jaki sposób ma być sygnalizowane właśnie tutaj jestem jestem uczestnikiem ruchu lotniczego więc wi zobacz mnie one pulsowały w pewnym sensie z taką częstotliwością przywodzącą na myśl bicie serca zmieniały również kolor Zaczynały swoją podróż, najczęściej jako po prostu białe, a później przechodziły w kolor czerwonawo-pomarańczowy. I tutaj taka uwaga, że to prawdopodobnie spotykało wszystkie te obiekty, i takie odniósł wrażenie, John, że one były kuliste nie wiem, czy z takiej odległości w nocy patrząc na coś oświetlonego, da się w ogóle cokolwiek powiedzieć o kształcie obiektu. Tutaj też. Bardzo zachęcam do podzielenia się Państwa wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami. Niemniej jednak, on twierdził, że jego zdaniem to wyglądało po prostu jak kule światła. Widziałem to na filmie. Czasami one wydają się poruszać zupełnie niezależnie od siebie, tak jak powiedzmy rój rybek powolnie się przemieszczających w wodzie, ale niektóre wydają się zachowywać względem siebie stałą odległość. To jest takie imponujące, tak jakby były przyklejone. Niewidzialną struną, czy tyczką, rozciągniętą pomiędzy dwiema takimi, takimi światełkami. Nie, nie przemieszczają się względem siebie, przemieszczają się względem wszystkich wokół. I zdaniem właśnie Johna Batnera one były wielkości małych samochodów. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób z takiej odległości po ciemku właśnie można. Ocenić mniej więcej wielkość takiego obiektu. On twierdzi, że może to zrobić, dlatego że po prostu naoglądał się Black Hawków i F-22 i wie mniej więcej, jakie duże są z tej odległości, świecąc w nocy. No a teraz, właśnie ten drugi pojazd, który jest bardziej kontrowersyjny dla mnie, ponieważ no, w pewnym sensie obecność tych, tych dronów, tak to nazwijmy, jakby. Nie podlega wątpliwości. One skąd się wzięły nad tą bazą i wzbudziły taką, a nie inną reakcję tej bazy, którą była bierność. John twierdzi, że widział szperacze, czyli takie reflektory poszukiwawcze, które świeciły z bazy. Tak jakby można sobie wyobrażać, że pragnąc oświetlić to, co jest na niebie, żeby lepiej to nagrać, czy zobaczyć, czy, czy może wycelować w to, ale John twierdzi, że one zachowywały się w sposób irracjonalny. Nie wiedział, co one w ogóle starają się osiągnąć, po prostu obsługa bazy tymi światłami. Nie wystartowały w czasie tego zdarzenia żadne bazowe pojazdy. Żaden z tych dronów nie został zdjęty. W sensie zestrzelonym jakąś bronią, która jest przez Ameryko, Amerykanów przygotowywana specjalnie, żeby walczyć z dronami. Przypominam to przecież, w tym roku mieliśmy taką sytuację, że baza na Bliskim Wschodzie została skutecznie zaatakowana przez jeden z dronów przeciwników, więc za morzami, mówiąc tak, jak Amerykanie czasem mówią, overseas, czyli poza tym ich głównym zrębem kontynentalnym. Supermocarstwa, oni się, nie wiem, są bardzo wyczuleni, sprawdzają wszystko, mają, mają aerostaty wokół, bas, mają nadzór satelitarny, mają kamery wszędzie, termowizje i tak dalej. A tutaj, jakby, wydaje się, że te drony ich wzięły całkiem zaskoczenia i oni nie odpowiedzieli w żaden sposób. Bo jeżeli pójść za taką interpretacją, że to faktycznie były jakieś bezzałogowce czyjeś, nie wiem, prywatne albo nieamerykańskie, no to, żeby to sprawdzić, chyba najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu jednego zdjąć i sprawdzić, czy mamy do czynienia. I na przykład, jeżeli byśmy podejrzewali, że może to są Chińczycy, którzy tak jak tym balonem, prawda, odważnie, przyznajmy to, jakby bez, bez żadnego obciachu, wkraczając na, na nieboskłon amerykański, gdyby oni sobie latali nad bazą właśnie Langley, no to gdyby zestrzelić. Ich urządzenie, to to, z czego byłoby zrobione, co udałoby się odzyskać z wraku, nawet pod względem materiału znawczym, sprawdzić, z czego to było wykonane, mogłoby naprowadzić na Trop. Tak, to jest chińskie. No ale wtedy, jeżeli przyjmujemy powiedzmy, teorię szpiegowską, no to dlaczego one miałyby tak świecić? Dlaczego miałyby świecić tak dziwacznie, żeby wzbudzać zainteresowanie nad tą bazą, żeby właśnie Warzone i inni publicyści, żeby mogli stwierdzić, że, że one się roiły. No nie za bardzo to jest związane z jakąś tajnością, chyba, że po prostu to jest takie, wiecie, granie na nosie, że patrzcie, jesteśmy tutaj, nie możecie nic nam zrobić, ale gdyby byli to po prostu jacyś militaryści ziemscy, no to Amerykanie byliby w stanie im zrobić po prostu niejedno. Jedyną reakcją było wysłanie tego samolotu NASA, ale on chyba raczej nie lata do komercyjnych dronów, tylko poleciał dlatego, przynajmniej wydaje mi się, że to jest logiczna konsekwencja zdarzeń, że po prostu nie wiedzieli, z czym mają do czynienia i chcieli zebrać tyle danych, jakichś ścinków danych, promili danych, żeby mogli później się zastanowić, żeby mogli w laboratoriach zanalizować, z czym mieli do czynienia. I to jest to jest ta część, która wydaje mi się, taka bardzo mocna tej historii. Został poinformowany o tym również kongres, i kongres zachowuje się no, niepoważnie. Nie jesteśmy chyba zaskoczeni tym za bardzo, ponieważ osoby, które były wypytywane między innymi przez takiego UFO reportera, który krąży po kongresie i po okolicach i zaczepia senatorów, senatorki, kongresmenów, kongreswoman, co myślą o graszu, jakie nowe działania są komisją i tak dalej. Kiedy odpytywał ich nie tylko osoby zaangażowane, powiedzmy, w te, w te UFO-podchody senackie, tylko po prostu senatorów, którzy pracują na przykład w komisjach obrony albo podkomisjach, czy w związanych ciałach z tymi tematami, co myślą o na przykład takim nalocie nad Bazą Anglii, to często spotykał się z taką odpowiedzią: eh, to jakieś drony. Jakieś drony wlatują nad amerykańską bazę w samym centrum. Stanów i a co z 11 września? Czy nie, powiedzmy, tego typu aktywność doprowadziła w końcu do, do, do straszliwych ofiar? Jakieś drony. Nawet była taka odpowiedź, że no, to jest prawdopodobnie to, co widzimy w Ukrainie. Tam trwają działania wojenne. I tam właśnie jest ta kuźnia, gdzie y, kolejny miesiąc, miesiąc za miesiącem powstają nowe pomysły, jak razić przeciwnika w sposób Bardziej zaawansowane, wyprzedzać go, zaskakiwać go pod osłoną nocy, unikać sensorów, unikać wykrycia. A prawodawcy amerykańscy nie przejmują się, że nad ich bazami wojskowymi, w samym środku ich ojczyzny, wolności, latają jakieś drony. No to ja bym się czuł spokojniej, to jest moja osobista opinia, gdyby powiedziano, że nie, to nie były wrogie drony, to były Łap. Anomalne zjawiska atmosferyczne, anomalne zjawiska niezidentyfikowane. One raczej nie atakują bas, ani nie, nie burzą budynków, więc w przeciwieństwie do mieszkańców tej, tej nieszczęsnej planety. W każdym razie od, od, odbiór jest bardzo taki niedobry, zwłaszcza że. Jest taką tajemnicą poliszynela, że te, te rojenia się dronów nad obszarami zamkniętymi Stanów Zjednoczonych zdarzają się od czasu do czasu. Na przykład właśnie dziennikarze Liberation Times, którzy właśnie zamieszczają taki sążnisty wywiad z Jonathanem Batnerem i jego filmem, dotarli do raportu o tajemniczych światłach nad bazą lotnictwa Holoman. Do czego miało dojść 10 kwietnia 2024 roku. Pentagon zaprzeczył, że, że takie wydarzenie miało miejsce. Tymczasem podczas przesłuchania w kongresie, przesłuchania w kongresie sekretarz do spraw energetyki, 23 maja 2023 roku padło pytanie ze strony Anny Pauliny Luny, która jest z Kongresu jedną z takich głównych prowodyrek ruchu odtajnieniowego UFO, czy wie coś na temat incydentu nad Lawrence Livermore National Laboratory, która jest instalacją nuklearną, więc różne, powiedzmy takie o strategicznym znaczeniu obszary Stanów Zjednoczonych od czasu do czasu. Mają po prostu jakiś tajemniczy gości. Czy mogą być to drony? No pewnie, że tak, tylko na ten moment są niezidentyfikowane. I teraz dochodzi do tego jeszcze dodatkowa historia Jonathana Batnera, czyli ta druga strzałka, którą pokazywałem, która jest o wiele bardziej kontrowersyjna, moim zdaniem. Ponieważ właśnie pan Batner stwierdził, że mniej więcej 15 minut, kilkanaście minut od początku tego pokazu dronów bo ja to traktuję jak pokaz. One nie starały się być niezauważone. Nie podkradały się do tej bazy. one nad nią wleciały i pyszniły się swoją bezkarnością. Ale zdaniem właśnie Johna Batnera, po kilkunastu minutach pojawił się większy obiekt, który wyglądał jego zdaniem. Na nim zrobił wrażenie bardziej półokrągłego o pomarańczowym spodzie i trzech świecących, Białych światłach u góry. Tak miał wrażenie, że przypominał on kształtem spodek. I przesuwał się mniej więcej tak samo jak właśnie ten tajemniczy rój świateł, ale dużo, dużo bliżej. John twierdził, że mógł mu się przyjrzeć z odległości mniej więcej 4 mil. I sądził, miał takie wrażenie, że on był wielkości Black Hawka. Z tej perspektywy on właśnie tak, tak mu się wydawał. I on również go fotografował i nagrywał. I w trakcie podcastów, w których rozmawiał ze swoimi gospodarzami, tutaj to zwróciło moją uwagę, on mówił z pewnym takim wycofaniem, że to, co się pojawia na tych nagraniach, nie przypomina tego, co on widział naocznie. Co można tłumaczyć no, no wielorako, bo po prostu jeżeli to coś było na ciemnym tle i głównie konstytuowane było przez oświetlenie, no to podejrzewam, że po prostu parametry jego iPhone'a, to był iPhone 13, no, odbierały to, co on widział nieco inaczej, przy pomocy swoich sensorów optycznych, biologicznych, koncentrując się po prostu na zbieraniu, zbieraniu światła. Matt Ford. Który prowadził jedną z tych, z tych wywiadów, jest oświetleniowcem, jest specjalistą od oświetlenia filmowego. Opowiadałem o jego doświadczeniach i jego przemyśleniach przy okazji tego incydentu nad Zatoką Meksykańską, ponieważ on twierdził, że balon oświetleniowy, który został wskazany jako winowajca przez Aero, czyli Agencję Amerykańską do Badania tego typu incydentów, no jest niemożliwym, żeby zerwał się na taką wysokość i po prostu świecił. Ale właśnie Matford zwraca uwagę na coś, co mi nie przyszło do głowy. Jeżeli się obserwuje nocne światła, nocturnal lights, to jest pierwsza kategoria UFO z kategoryzacji J. Alana Heinka, astrofizyka, astronoma z lat 70., która się kończy bliskimi spotkaniami pierwszego i trzeciego, Pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. One są najbardziej znane, bliskie spotkania, ale jakby zanim się zacznie przegroda z bliskimi spotkaniami, są światła nocne. I właśnie Matford stwierdził, że on również widział ułap w nocy, że jakość światła tych anomalnych obiektów na niebie jest inna niż tego, co wytwarzają. Ziemskie systemy oświetleniowe, żarówki, ledy, reflektory, cokolwiek. Że one po prostu się różnią, jakby natężeniem, wypełnieniem. To nawet nie chodzi o kolor, on nazwał to jakością światła. Podejrzewam, że to jest coś, na co może zwrócić uwagę po prostu fachura, bo mnie to zupełnie jakby nie. nie nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. I teraz właśnie mając na uwadze ten tajemniczy pojazd, który miał towarzyszyć temu rojowi dronów, to nazwijmy go spotkiem dla uproszczenia. Zdaniem Jonathana Batnera, on przeleciał trzy razy, jakby trzy razy tą trasę pokonał, okrążając okolice bazy w Langley. Wcześniej z jego perspektywy jakby bliżej niego Niż roje dronów, i dlatego był bardziej dla niego widoczny. I właśnie Liberation Times zamieszcza filmy, które to przedstawiają. I one no, wyglądają faktycznie jak takie rozmycie światełka na czarnym niebie. I tutaj do akcji wkroczył Mick West, którego być może niektórzy z Państwa kojarzą. To jest debunker, czyli taki podważacz. Tajemniczych opowieści, to znaczy, kiedy ktoś twierdzi, że ma na filmie potwora z Loch Ness, to on bierze ten film, ogląda, ją, ogląda ten film pod każdym kątem, przepuszcza przez każdy możliwy filtr i pokazuje, spójrz, to była motorówka, tylko właśnie z tego miejsca, z którego patrzyłeś, i tutaj, jak padał kąt światła, i tak dalej, no to wyglądało to jak zwierzę. I jego działalność generalnie na tym polegająca jest. Bardzo moim zdaniem potrzebna, dlatego że taki głos w dyskusji, jeżeli on no, nie, nie wypada poza ramy obiektywizmu, jest też potrzebny, żeby troszeczkę ostudzić czasami rozgrzane łepetyny ludzi, którzy z entuzjazmem patrzą kolejne nagranie. Nagrania zawsze można lepiej sprawdzić niż opowieść, ale z kolei, właśnie, Mick West bardzo często lubi oderwać od opowieści nagranie. Tego, na przykład dla mnie, jako dla historyka, takie podejście jest zupełnie niepoważne. Niemniej jednak, w przypadku właśnie Langley, Mick West postanowił podzielić się w swoich mediach społecznościowych takim żartem, takim, taką drwiną, pokazując ujęcie z filmu Batnera i rysunek, który Batner wykonał. I mówi, no tak wygląda to, co widział świadek, a tak wygląda to na filmie. No nie przypomina to nijak. W żaden sposób w tej plamce nie można y, dopatrzyć się takiej y, łódeczki. Ale słuchając osoby, która właśnie opowiadała o tym w tym podcaście, no to on parokrotnie mówi, że nie umie rysować, że dał się namówić na narysowanie tego właśnie do tego podcastu i że to, co uwiecznił jego iPhone, nie oddaje tego, co on odbierał wzrokowo. Czy taka różnica, tak wielka różnica przy tej odległości, przy tym braku oświetlenia nocy jest przekonująca? No tutaj właśnie można się dalej zastanawiać. W ogóle z tym Mickiem Westem doszło do dość takiej skandalicznej mojej sytuacji w trakcie właśnie podcastu, w trakcie tego wywiadu z Jonathanem Batnerem, ponieważ on był obecny na czacie, który był na żywo prowadzony właśnie w trakcie tego, tego programu. Jeszcze raz powtarzam, on będzie zamieszczony w opisie, jest zamieszczony w opisie, i prowadzący w którymś momencie go po prostu zablokował. Mimo, że tutaj, jak Mick potem zaznaczył w swoich social mediach, on faktycznie pisał, że sprawą tych dronów no, powinien się zająć rząd czy pod postacią Kongresu czy pod postacią Pentagonu, ponieważ faktycznie mamy do czynienia z jakąś intruzją, jakimś wkroczeniem na te bardzo mocno zabezpieczane obszary i nie wiemy kto to robi. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje. I teraz podsumowując tą sytuację z Langley. Mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z takimi trzema zbiorami informacji czy czy Trzem, można podzielić tą historię na takie trzy rozdziały. Jest właśnie ten element tego roju. On jest tajemniczy. On został wyciągnięty na pierwsze strony internetu przez osoby związane po prostu z lotnictwem, a nie z UFO czy UAP. Dlatego podejrzewam, mam takie wrażenie, że to po prostu nie podlega wątpliwości. Takie typu wydarzenia mają miejsce i nie są dostatecznie wyjaśniane. Czyli mamy do czynienia z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi nad bazami Stanów Zjednoczonych albo nad ich instalacjami nuklearnymi. To nie jest takie jasne, ale krążą o tym plotki. Jest to jakby w przestrzeni publicznej, o tym się mówi. Warto to sprawdzać. Jeżeli chodzi o właśnie ten, ten większy obiekt, to jest jakby ten drugi rozdział, no to tutaj są wątpliwości. Właśnie, co to było? czy to jest odpowiednio zinterpretowane przez świadka idąc w takie bardziej egzotyczne interpretacje to badacze tacy jak Jacques Vallée czy John Mack, Diana Basulka i wielu 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 innych mają w swoich archiwach dziesiątki teczek folderów w których są sytuacje gdy jedna obserwacja jest inaczej opisywana przez grupę osób na przykład nie wiem jest czwórka świadków troje widzi na niebie to samo ale czwarty widzi coś zupełnie innego. Jak to wytłumaczyć? Są różne pomysły. Najczęściej się to tłumaczy jakby odmiennością odbioru na, na świadomość tego, co pojawia się w bazie zmysłowej. Inna reakcja, innego rodzaju wpływ na świadomość. Z czego on wynika? Prawdopodobnie z jakiejś determinanty, która jest właściwa ludzkiej fizjonomii albo psychologii. Te, te, to jest święty graal, którego szuka immunolog Gary Nolan. Dlaczego niektórzy odbierają to zjawisko bardziej? Dlaczego są w pewnym sensie przez te zjawiska dopieszczani bardziej niż inni? Przypominam sobie, przecież nawet w jednym z pierwszych odcinków kanału, tam gdzie z Bartoszem jeszcze się zastanawialiśmy nad polskimi przypadkami UFO, był, było zdjęcie z Polski, gdzie właśnie osoba, która robiła zdjęcie, widziała kulę światła czy kulę ognia, bo to można dwojako opisywać na niebie, a na zdjęciu wyszło coś, co wygląda po prostu jak klasyczny latający spodek, więc mamy tą różnicę w odbiorze, właśnie osobistym i odbiorze sprzętu. Ja sam mam jakby takie relacje z, od osób, które, które znam, które są mi bliskie, że widziały coś. A sprzęt techniczny albo się zepsuł, albo, albo widział coś, coś jeszcze innego. A trzecią taką, takim rozdziałem tej historii jest to, że właśnie dochodzą informacje z różnych miejsc na temat tego typu, właśnie rojów. I w tym momencie, w 2023-2024, drony są deżurne. No bo one teraz są jakby na topie. To jest czas bez załogowców. To jest, powiedziałbym, jedna z najszybciej rozwijających się branż w ogóle w technologii. No i one potrafią wykonywać cuda. Przecież, jak się zobaczy, to jakie są obchody uświetniane pokazami świetlnymi dronów, no to czasami, jak się nie jest przy, przygotowanym na to, co się zobaczy, no to wygląda to magicznie. I dlatego właśnie teraz, kiedy gdzieś pojawiają się światła, które szaleją na nocnym niebie, no to jest to dyżurne wyjaśnienie o to jakieś drony to jest może jakiś nowy model, którego jakby jeszcze nie ma w sprzedaży, jest testowany albo nie jest taki popularny. No przecież też chyba większość ludzi nie śledzi codziennie portali dotyczących rozwoju technologii drońskiej. Dronowatej, nie wiem jak to powiedzieć, i, i się jakby nie, nie ma codziennego, codziennej informacji. Taki wszedł, taki wszedł. Tu można zrobić już tak, żeby one tworzyły różne figury geometryczne, różne bryły, a te mogą krążyć w sposób nieskoordynowany, nagle się zatrzymać, prawda? Jak się to zobaczy później, to. Jest efekt wow do trzeciej, trzeciej potęgi. Dlatego to jest jak balony meteorologiczne, były w dawnych czasach, w dawnych dekadach takim wyjaśnieniem numer jeden wszystkich anomalii na niebie. To teraz właśnie drony przejęły tą pałeczkę. Ale jest jedna podstawowa różnica, która właśnie rozdziela nasze efekty technologicznej pracy. Od tych obserwowanych na niebie jest to oczywiście e, cisza. Drony przecież brzęczą, a najczęściej te światła są po prostu bezgłośne. Tak samo mogą unosić się długo, mogą unosić się godzinami i świecić, a jeżeli chodzi o drony, to, to bywa różnie i dlatego jest to y, dla mnie to jest taka inna ścieżka uapologii czy ufologii. Bo z jednej strony bardzo dużo uwagi jest zwrócone na to, co powie rząd, to, co powiem sygnaliści, na gdzieś tam ukryty program, laboratoria, w których są jakieś statki, jakieś ciała. Dużo osób czeka, kiedy wreszcie ktoś coś pokaże kiedy wreszcie ktoś coś powie, kiedy ktoś wyjdzie i powie tak, ja pracowałem przy statku, wiem gdzie on jest, wiem jak działa, na co chodzi, nie będzie się nazywał Bob Lazar, tylko to będzie jakiś, jakieś następne pokolenie, ale w tym czasie tak jak, nie wiem, w starożytności, w prehistorii, w średniowieczu, w nowożytności, w XIX wieku i w XX, w tym czasie te zjawiska wyczyniają tańce na naszym niebie. I tutaj Ryan Graves między innymi jest taką postacią, która dla mnie w pewnym sensie symbolicznie przywraca uwagę z nieba, przepraszam, z ziemi na niebo, że to się cały czas dzieje i piloci wojskowi cały czas mają spotkania z tymi, z tymi dziwolągami. Na przykład on opisuje taką sytuację, kiedy pilot myśliwca mijał kulę w powietrzu na wysokim pułapie, będąc przekonanym, że jest to po prostu balon. W tym momencie ta kula zrobiła zwrot, zawróciła i zaczęła go ścigać, i doszło do sytuacji near miss, czyli. Jakby prawie trafienia w powietrzu. I właśnie Ryan Graves, z nim się skontaktował Jonathan Butner, czyli świadek zdarzenia dla Anglii i Ryan starał się mu jakby pomóc, skontaktował go z FBI, A z tego nie za dużo wynikło, była jedna rozmowa telefoniczna z tymi, z tymi agentami. Ryan Graves, który ma, jest przewodniczącym Stowarzyszenia dla Bezpieczne, Amerykanie dla bezpiecznej przestrzeni lotniczej i on zeznawał też w kongresie. W 2023 wraz z Davidem Graszem. On mówi o tym, że w marynarce w latach 2004-2011 takich sytuacji, near miss, z UAP, czyli z tajemniczymi obiektami, niezidentyfikowanymi później, że to jest balon oświetleniowy, to jest dron chiński, dron prywatny, niezidentyfikowanymi. Takie prawie trafienia, bliskie trafienia, że było ich 11. I to jest coś, co od czego uwaga jest odciągana. W moim odczuciu tą ciągłą przepychanką troszeczkę takich frakcji, publicystów, którzy się jedni tolerują, inni się nie tolerują. W każdym razie to się cały czas najwyraźniej dzieje, i jestem bardzo ciekaw, czy w najbliższych tygodniach nie dowiemy się, w najbliższych miesiącach nie dowiemy się o innych takich. Miejscach, które no, nie będą farmą wuja, sama gdzie jakiś rój tajemniczych światełek na niebie, na niebie będzie harcował. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.